Dzień dobry, dzień dobry. Wróciłam ostatnio do vlogowania, ale nie wiedziałam, że taki temat również liznę. Jest mi dzisiaj dość mocno trudno, bo stała się rzecz, którą no, spodziewaliśmy, że się stanie, ale nie wiedzieliśmy w sumie, że to będzie aż takie trudne, wiecie. Odszedł od nas nasz chomiś. Tak, i wiecie, on i tak miał 2,5 roku. To był chomiś syryjski. A więc i tak jak na chomisia żył dość długo, żył dobrze, bo był taki, wiecie, strasznie wykochany. On zawsze jak się tutaj do niego tylko podchodziło, to przychodził tutaj do klatki i tak stawał tymi łapkami i chciał, żeby go wziąć i dostawał różne dobre rzeczy. On bardzo lubił liofilizowane owoce, różne, na przykład serek żółty też lubił, więc od czasu do czasu taki dosłownie maciupcieńki kawałek mu też dawaliśmy. Dostawał najlepszej jakości ziarenka, miał swój piasek, w którym się kąpał i czyścił futerko. No i to było po prostu cudne zwierzątko. I teraz przyszłam do domu z pracy i w sumie jestem jeszcze w kurtce i muszę po prostu klatkę posprzątać, bo dzisiaj rano no spodziewaliśmy się, że znajdziemy go właśnie takiego zaśniętego już na zawsze, jak to mówią dzieci. Wczoraj chciałam mu wymienić właśnie trocinki, ale chodził tak tutaj dziwnie w sumie w środku dnia, że był na środku klatki. No i właśnie, no tak chodził z zamkniętymi oczkami, przewracał się, trzeba było mu pomagać, żeby tak tą dupcię podnieść. No więc spodziewałam się, że tak go zastaniemy i tak go zastaliśmy, więc rano pojechaliśmy go do mojej mamy zakopać z Andrzejkiem. To była pierwsza taka lekcja o śmierci. Mój znajomy, jak kupowaliśmy chomika, kiedyś mi powiedział właśnie, że chomiki to są takie żyjątka, które są odpowiedzialne za pierwszą lekcję o śmierci. I tak faktycznie jest. I wczoraj właśnie, jak on tak chodził, taki bidny, taki no, taki o, to po prostu siedzieliśmy tutaj i ja tak ryczałam. No i tak mówiliśmy do niego, tak, no widać, że no lepiej mu było na pewno, bo tak tu przychodził do naszego głosu. Ale to jest strasznie trudne, jak zwierzątko odchodzi, to jest strasznie trudne. I powiem wam, że nie myślałam, że no takie emocje mogą towarzyszyć przy takim małym gryzonie, przy takim małym chomiczku. Jednak, więc teraz właśnie tak pomyślałam, że jak wracam trochę do tego vlogowania, to wam o tym powiem, bo wiem, że na Instagramie dużo osób pyta właśnie o chomiczka. Więc tutaj też daję taki update, że chomiczka z nami nie ma. No i nie będzie. Nie decydujemy się na razie na żadnego chomiczka. Czy na żadne zwierzątko? Nie wiem, bo wczoraj moja znajoma też dodała właśnie relację, że za miesiąc będą do oddania 4 małe pieski po takiej tyciej suczce, a ojcem jest York, więc to będą takie malusie pieski, 3 dziewczynki, 1 chłopak. No ja zdecydowanie wolałabym dziewczynkę, więc za parę dni powiedziała, że będzie tutaj właśnie w domu z nimi, bo od rodziców je weźmie. No i myślę, że pojedziemy zobaczyć, także nie wiem, czy może w następnym vlogu to nie, ale którymś z kolei, a już widelec, kto wie,